Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze pastylka na ból gardła. Mamy dzisiaj 2 czerwca. Ja niestety jeszcze mam chrypkę. Wczoraj podjąłem się próby pierwszego biegania, a w zasadzie przedwczoraj. Tak ten czas leci. I no nie wyszło to zbyt dobrze. 30 minut miałem pobiegać. Pobiegłem oczywiście zdecydowanie za szybko, biegłem na samopoczucie. Tętno powindowało w kosmos, także jeszcze niestety nie jestem zdrowy. No ale ja nie o tym, Stefan. Dziś ruszam nad Zalew Zembożycki, bo nad Zalewem Zembożyckim odbywa się inauguracja cyklu Elemental Tri Series, chyba tak to się nazywa. I pierwsze zawody triatlonowe odbywają się u nas w Lublinie nad Zalewem i tam postaram się Wam ponagrywać i pokazać, jak to fajnie wygląda, żeby przyjechać, nawet pokibicować, jeżeli ktoś nie chce startować, ale zachęcam również do startowania. Mnóstwo znajomych startuje, także lećmy. Niewielką stratę, tam jest elegancko, to chyba się wziął. Spokojnie. Malutki update, jeżeli chodzi o moją sytuację, bo dawno nic nie nagrywałem. Mam 10 czerwca, tak naprawdę od 20 maja do 31 maja nie biegałem ani razu. W sensie 31 maja pobiegłem po raz pierwszy. I to był test po chorobie. Najpierw było roztrenowanie, potem dopadło mnie jakieś gówno, jakiś wirus, dreszcze, gorączki i tak dalej. Organizm chyba się nie przyzwyczaił, że ja nie biegam. No i jak nie biegałem przez tydzień, to po prostu mnie dopadło. Oprócz tego pojawiły się bóle w mięśniu dwugłowym i w tyłku. Tak, wszystko zaczęło się psuć w momencie, kiedy przestałem biegać. Więc byłem u fizjo jednego, drugiego, potem byłem u trenera motorycznego, gdzie tutaj pewnie widzicie te filmiki, który zalecił odpowiednie ćwiczenia, żeby to wzmacniać. No i od czerwca zacząłem już współpracę z Mikołajem i miałem pierwsze treningi. Niestety organizm wprawdzie wyzdrowiał, w sensie wyzdrowiał na zasadzie, że nie mam gorączki i mogę wszystko robić, ale jest nadal osłabiony, co widać po tętnie spoczynkowym, że jest o te 3-4 oczka wyższe. No i przede wszystkim te pierwsze biegi, które robiłem właśnie u Mikołaja, bardzo luźne biegi, one były dla mnie cholernie trudne. Było naprawdę ciężko, a tutaj jeszcze dopierdzielała temperatura, ponieważ wszystkie treningi od 1 czerwca, które wykonałem, były powyżej 23 stopni w pełnym słońcu. Także dla mnie, wiecie jak ja reaguję na temperaturę, bo Łódź pokazała to, a dodatkowo to osłabienie, ta choroba, ból tego dwugłowego, to wszystko złożyło się na to, że wolałbym zapomnieć o swoim pierwszym tygodniu treningowym i na razie nie mam się co tym treningiem dzielić. Dzisiaj mnie pan usłuchał, no i powiedział, że nie ma nic, jeżeli chodzi o jakieś tam zapalenia oskrzeli czy zapalenie płuc, natomiast jest to kaszel pochorobowy i można go wyleczyć, dał mi kolejny lek na receptę i leczę się dalej. Także jak widzicie, no nie jest u mnie na razie za ciekawie. Ja walczę w głowie dużo, bo tutaj chodzi o walkę psychiki teraz obecnie. Ja wiem, że to po prostu
prostu z dnia na dzień dosłownie zaskoczy i będzie taki moment, że wyjdę pobiegać i nagle to tętno się obniży o 15 oczek, nagle tempo wzrośnie, bo już to przechodziłem kilkukrotnie i wiem, że to tak działa, ale mimo wszystko psychicznie no ciężko się męczy, człowiek się męczy, zaczyna pracę z nowym trenerem, biega 15-20 sekund wolniej niż normalnie, a tętno ma wyższe, nie jest to komfortowe, nie jest to fajne. Nie ma przyjemności z biegania. Z drugiej jednak strony, no nie mogę odpoczywać, nie mogę leżeć w łóżku, bo mi teoretycznie nic nie jest, a leżenie w łóżku nic mi teraz już nie da, to po prostu jest kaszel, którego muszę się pozbyć i musi organizm wyzdrowieć. No i na razie tyle. Na pewno będę się dzielił i dzielę się tymi informacjami na Instagramie, więc tam zapraszam i tam na pewno będziecie na bieżąco, jak mi idzie i co tam się u mnie zmienia. Na Strawę też zapraszam, możecie sobie patrzeć na moje treningi. No i najważniejszy news to jest jeszcze taki, że kupuję kamerkę Insta 360 Go, taką, którą będę w stanie zapiąć tutaj na szlufkę od czapki. Dzięki temu będę w stanie relacjonować każdy mój bieg na piątkę, na dychę, bezpośrednio z kamerki, tak że będziecie mieli pełny footage z biegu. Także myślę, że będzie to naprawdę fajny update, bo będziecie widzieli moje życiówki no, z mojej perspektywy, z moich oczu, będziecie widzieli na żywo, jak kilometry mijają, tak jak jest to na zagranicznych kanałach i myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna jesień, tylko na początku muszę wyzdrowieć, dojść do siebie, zregenerować dwójkę, zregenerować moje gardło i wtedy zacznie się ogień. Także trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś na trasie.